Minęła 23.06. Sport w Polskim Radiu 24. Na który zaprasza Tomasz Kowalczyk. W meczach 11. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej Górnik Łęczna przegrał z Lechem Poznań 1-2, a Ruch Chorzów także 1-2 przegrał z Zagłębiem Lubin. Bramkę dla Chorzowian strzelił Jarosław Niezgoda. Lepiej mógłby smakować, gdyby było zwycięstwo, ale w pierwszej połowie myślę, że nie mieliśmy sobie nic do zarzucenia. Świetna połowa w naszym konaniu. Niby jest szybko stracona bramkę, ale bardzo szybko też odpowiedzieliśmy. Także wydaje mi się, że pierwsza połowa super, w drugiej połowie nie wiem, czy zabrakło sił, czy troszeczkę przeciwnik nas zaskoczył, bo też zagrał chyba inaczej, ściągnął napastnika, zagrali troszeczkę większą liczbę graczy w środku pola, może nie byliśmy na to przygotowani. Dla gości trafiali Krzysztof Janus i Łukasz Janoszka. Ten drugi nie cieszył się z bramki, ponieważ kiedyś grał dla Ruchu. Niepotrzebne tu celebracje bramki. Trochę lat tu spędziłem, szanuję tych ludzi, którzy tutaj kibicują, więc w duchu na pewno fajnie, ale niepotrzebne jakaś cieszenka z bramki. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która podobnie jak Lechia Gdańsk ma 22 punkty. Trzecie Zagłębie Lubin awansowało na trzecią pozycję, tak jak słyszeliśmy, i do czołowej dwójki traci 2 punkty. Espadon Szczecin przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3 w pierwszym meczu Plus Ligi Siatkarzy w tym sezonie. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii w rozgrywkach uczestniczy 16 drużyn. To największa liga w Europie, a być może i największa siatkarska liga na świecie. Zmianie uległa także formuła play-off, gdzie drużyny będą grały w 2 meczach z zachowaniem zasady złotego seta, co do tej pory nie było praktykowane. Pierwsza drużyna po fazie zasadniczej zagra w półfinale z czwartą, a druga zmierzy się z trzecią. Hokeiści Kanady po raz drugi wygrali w finale z reprezentacją Europy, tym razem 2-1, i tym samym zdobyli Puchar Świata. Zwycięską bramkę na 43 sekundy przed ostatnią syreną strzelił Brad Marchand. Mariusz Czerkawski jest zachwycony postawą reprezentacji Kanady. Kiedyś jeszcze Szwedzi zrobili jakąś niespodziankę. Amerykanie czasami sobie dawali radę z Kanadyjczykami, oczywiście nie za często. Można powiedzieć, ostatnie wielkie imprezy, które się odbywają, no to jednak Kanada dominuje i pokazuje, kto jest najlepszy na świecie. To jest niesamowite, że mają tylu zawodników i później ta konkurencja, bo to jedno jedyne miejsce gdzieś tam na każdej pozycji, w każdej formacji w tej drużynie powoduje, że są tak silną drużyną. To drugi w historii triumf drużyny spod znaku klonowego liścia. Następny tego typu turniej zostanie rozegrany za 4 lata. A w naszej ekstraklasie hokeistów 7. kolejka. Stoczniowiec Gdańsk przegrał z GKS-em Katowice 2-3. Nesta Toruń wygrała z SMS-em Sosnowiec 7-2. PGE Orlik Opole przegrał z Komarch Krakowią 3-5. Polonia Bytom uległa GKS-owi Tychy 1-2, a Unia Oświęcin przegrała z Podhalem Nowy Targ 2-5. W tabeli prowadzi GKS Tychy z dorobkiem 15 punktów. Tyle samo ma druga Krakowia. Na trzeci Orlik Opole zgromadził 2 punkty mniej. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA w Pekinie. Polka przegrała z Amerykanką Nicole Gibbs 1-6, 2-6. Czeszka Petra Kwitowa i Słowaczka Dominika Cibulkowa zagrają w finale tenisowego turnieju WTA w chińskim mieście Wuhan. W meczach półfinałowych Kwitowa pokonała Rumunkę Simonę Halep 6-1, 6-2, a Cibulkowa wygrała z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową w 3 setach 3-6, 6-3, 6-4. W ćwierćfinale Kuzniecowa wygrała z Agnieszką Radwańską. Sylwester Schmidt, rekordzista wśród polskich kolarzy pod względem liczby startów w największych wyścigach, zakończył sportową karierę. Jego ostatnim startem był czwartkowy klasyk Giro del Piemonte, w którym zajął 107 miejsce. Tomasz Kiendyś i Adrian Kurek z ekipy CCC Sprandi Polkowice zdobyli w miejscowości Grodzisze Wielkie koło Kalisza tytuły Mistrzów Polski w kolarskiej jeździe na czas dwójkami. Wśród kobiet najlepsze były Alicja Ratajczak i Nicole Płosaj. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, został wybrany na stanowisko prezesa warszawskiego Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Polskie Radio 24. 30 września, dziś piątek, trwa ostatnia godzina piątkowego właśnie programu w Polskim Radio 24, 11 dokładnie minut po godzinie 23. O umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, o referendum na Węgrzech już za chwilę na naszej antenie w Polskim Radiu 24. Czas na tematykę europejską. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Brussels. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska.
Dobry wieczór w studiu Polskiego Radia 24. Katarzyna Kornet oraz Joachim Ciecierski. Czy chce pan, pani, by Unia Europejska mogła zarządzać również bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy? Na to pytanie odpowiedzą Węgrzy w tę niedzielę w referendum w sprawie obowiązkowych kwoty przyjmowania uchodźców. Opierając się na sondażach w referendum zwyciężą przeciwnicy obowiązkowych kwot, jednak referendum może być nieważne, ponieważ frekwencja może okazać się zbyt niska. A żeby wynik był wiążący, zagłosować musi ponad połowa uprawnionych do głosowania. I właśnie tę część audycji poświęcimy Węgrom, atmosferze, jaka panuje przed referendum. W studiu Polskiego Radia 24 Dariusz Kałan, dziennikarz i analityk do spraw państw Europy Środkowej. Dobry wieczór. Oraz Attila Huseinow, fotograf, autor reportaży z granicy węgiersko-serbskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest atmosfera przed referendum? No, dla rządu ten temat jest bardzo ważny, co zresztą widać w tej bardzo intensywnej kampanii, którą rząd przeprowadza od wielu, wielu miesięcy. Kiedy się pojedzie do Budapesztu, to na każdym kroku spotyka się ogromne plakaty z hasłem, żeby nie ryzykować przyszłości Węgier. Jeszcze te plakaty są na tle flagi węgierskiej, więc to daje takiego narodowego blasku. Jeszcze bardziej intensywna kampania jest prowadzona na prowincji. Tam jest naprawdę, rząd bardzo się angażuje, nie tylko w plakaty, nie tylko w telefony, bo też przedstawiciele partii rządzącej dzwonią do ludzi, ale też po prostu elita Fideszu, czyli partii rządzącej, sama się wybiera na takie gospodarskie wizyty, spotyka się z mieszkańcami wiosek i małych miasteczek, przekonując, jak ważne jest to, żeby ludzie zagłosowali na nie. I czy rzeczywiście ci mieszkańcy małych wiosek, małych miasteczek przychodzą chętnie, licznie na te spotkania? Ja byłem na takim spotkaniu w Kaposvárze. To jest takie małe historyczne miasteczko w południowo-zachodnich Węgrzech. To było spotkanie z sekretarzem stanu w jednym z mniej znaczących ministerstw. I średnia wieku była tak plus 60-65. Nie było wielu osób. Natomiast no też żyjemy w XXI wieku, więc nie tylko rząd wykorzystuje takie bezpośrednie narzędzia, ale także internet, media. Przede wszystkim ogromną rolę odgrywają media publiczne. Kiedy się ogląda publiczną telewizję M1, no to tam właściwie od 6 rano do 23 człowiek spotyka się z taką bardzo intensywną propagandą rządową. Attila Huseinow mieszka od urodzenia w Warszawie, ale często jeździ do Budapesztu. Jaka panuje atmosfera wśród mieszkańców stolicy? Wydaje mi się, że mieszkańcy stolicy są dosyć podzieleni. Ja tutaj może nie będę wchodził na tematy polityczne zbytnio, bo mamy eksperta w studiu. I tak jak mówię, no, wydaje mi się, że ludzie są podzieleni i przynajmniej w tych kręgach, w których ja się obracam, moich znajomych, oni są mocno związani ze sztuką w różnym wydaniu, czy to muzyka, czy grafika i tak dalej. Natomiast oni są gorącymi przeciwnikami całego tego referendum. Natomiast mnóstwo jest ludzi, którzy generalnie są przeciwni. Przeciwni temu przesiedleniu. To słychać. Ostatni raz byłem w Budapeszcie w lipcu, koniec lipca i słyszę rozmowy w autobusie, słyszę rozmowy w kawiarni, na ulicy i to, co Darek powiedział, że wszędzie, po prostu wszędzie jest ta propaganda, ten atak taki wizualny, zewsząd uderzają te plakaty na przystankach, na budynkach. Wjeżdżam do kraju i już pierwszy plakat, jaki widzę, przekraczając granicę słowacką, jak jadę samochodem, widzę ten plakat właśnie. A dlaczego ten temat jest tak gorący, tak bardzo porusza Węgrów, skoro z danych Węgierskiego Komitetu Helsińskiego wynika, że ponad 90% z osób przybywających na teren Węgier opuszcza
ten kraj w ciągu 2 tygodni. Tu już dawno przestało chodzić o uchodźców i o kryzys uchodźczy. Też to pytanie, samo sformułowanie tego pytania też pokazuje, że rządowi wcale nie chodzi o podanie jakichś nowych rozwiązań dotyczących tego wielkiego kryzysu, który za nami i przed nami. Wręcz sam Viktor Orban, premier Węgier, mówi, że weźmie udział, zapowiada, że weźmie udział w referendum i zagłosuje na nie, ponieważ będzie to głos za niepodległością Węgier. Mówi się o tym, że referendum jest też takim koniem trojańskim, przy pomocy którego premier kraju wyprowadzi Węgry z Unii Europejskiej. Czy to chodzi o to, żeby pokazać swoją odrębność, sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że nie tylko. Znaczy, pamiętam, spotkałem na Węgrzech byłego komisarza Unii Europejskiej i on mi powiedział coś, z czym się bardzo zgadzam. Znaczy 80% tego referendum dotyczy spraw wewnętrznych, tylko 20% spraw zewnętrznych. Więc referendum to jest takie narzędzie, które Viktor Orban używa dosyć często. Ostatnio używał go w 2008 roku, kiedy był w opozycji i tamto referendum przyniosło mu duży sukces, znaczy przyczyniło się, było takim pierwszym krokiem do upadku rządu socjalistycznego i wniesienia do władzy partii Orbana. I myślę, że on wtedy się nauczył tego, po pierwsze, że referendum umiejętnie przeprowadzone może przynieść mu duże sukcesy polityczne, a po drugie nauczył się grać na emocjach ludzi. Znaczy to też jest charakterystyczne, że ta ekipa, która przeprowadzała tamto referendum, która prowadziła kampanię przy tamtym referendum, jest właściwie niezmieniona teraz w 2016 roku. Więc to są ci sami ludzie, którzy nauczyli się, jak manipulować emocjami ludzi, jak wykorzystywać te emocje do swoich celów politycznych. No a sytuacja na Węgrzech jest trudna. Po pierwsze chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od licznych skandali i afer wokół Orbana, wokół rodziny Orbana i wokół najbliższych ludzi Orbana. O tym media węgierskie piszą od początku zeszłego roku, te niezależne media węgierskie. Jak wygląda korupcja, ile pieniędzy unijnych jest marnowanych. No a po drugie chodzi o, i być może to jest ważniejszy powód, chodzi o przeprowadzenie takiego testu mobilizacji wyborców przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się wiosną 2018 roku. Znaczy, coraz bardziej widać, że Orban będzie chciał grać właśnie na tym temacie, że ten temat uchodźców będzie aktualny w węgierskiej polityce, debacie publicznej przez kolejnych 20 miesięcy. A ty, Attila, wprawdzie wychowałeś się w Warszawie, ale czy w najbliższą niedzielę pójdziesz do ambasady i zagłosujesz? Tak, ja myślę, że tak. I ja, opierając się tylko i wyłącznie na własnych emocjach, doświadczeniach i tego, co widziałem, to wszystko mnie dosyć dogłębnie poruszyło. I ja bym chciał, żeby jednak ludzie, którzy uciekają ze swoich krajów, którzy są zdeterminowani, żeby z jednym plecakiem przyjść do Europy, po prostu przyjść na własnych nogach, żeby jednak zaznali jakiegoś spokoju i udało im się. To jest dosyć taka utopijna może myśl, bo ja myślę, że na Węgrzech w tej chwili panuje dosyć ksenofobiczna też atmosfera i jeżeli dojdzie do przymusowych przesiedleń, to myślę, że ci ludzie niestety nie będą mieli lekko. O, tak to mówię. A dlaczego wybrałeś się z aparatem na granicę węgiersko-serbską? I jak to zmieniło twoje podejście do tematu uchodźców, migrantów? Jeszcze na początku zeszłego roku nie bardzo się interesowałem tak tym tematem, ale zaczęły do mnie dochodzić różne wiadomości, znajomi mi wysłali linki, mówili, a ty dla powiedz, zobacz, co się dzieje u nas. I jak zobaczyłem właśnie, co się zaczęło dziać wokół dworca Keleti, to podjąłem decyzję, okej, pakuję się i następnego dnia rano jadę, bo chcę tam być. Że to jest takim, wydawało mi się, że to jest taki historyczny moment, że to jest nie tylko dla Węgier, tylko w ogóle w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Od początku śledzisz kryzys migracyjny na Węgrzech. Byłeś już parę razy, kilkakrotnie. Byłeś również na granicy z Serbią. Czy można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła od tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu? Zmieniła w jakim sensie, że czy są tam ludzie na węgierskiej ziemi? Tak, czy się poprawiła sytuacja, bo pamiętamy, że jeszcze wiele miesięcy temu panował tam całkowity chaos. No tak, dokładnie rok temu jeszcze, znaczy już nie było, była zamknięta granica rok temu dokładnie, natomiast jeszcze do połowy
września to był kompletny chaos, całkowita dezorganizacja i właściwie można powiedzieć katastrofa humanitarna. Natomiast dzisiaj wszystko wygląda tak, jak po węgierskiej stronie, jakby nie było śladu po tym wszystkim, jakby nie było w ogóle nikogo w tym rejonie i jakby zupełnie zapomniano o tym. Jedyne, co wskazuje na to, że coś jest nie tak, to jest ten mur, czy też właściwie płot zrobiony z drutu kolczastego i z siatki. Co innego jest przy samych przejściach granicznych, właściwie dwóch, z Serbią. Tam się wytworzyły te tak zwane transit zones, czyli te takie... strefa tranzytowa, tak. No ale to też już więcej do opowiadania. Jakub Górnicki, autor reportaży również z Węgier, na swoim blogu napisał, że największym problemem węgierskiego rządu, który wynika z tak dużej liczby osób przekraczających granice, jest ich nagła zauważalność, że uchodźcy, migranci są zauważalni, że można ich zauważyć w Budapeszcie, na terenie całych Węgier. Mówisz to w kontekście zeszłego roku, tak? Tak. Jak jest teraz? Czy stali się niewidzialni? Teoretycznie są niewidzialni, bo teoretycznie nie ma ich. Jest kilka obozów na Węgrzech. Część jest zamknięta, część jest otwarta. Powiedzmy, że wokół tych obozów można zobaczyć uchodźców i migrantów. W tych zamkniętych obozach są przede wszystkim głównie i właściwie chyba tylko samotni mężczyźni. To teraz też jest taki slogan, że samotni mężczyźni są odizolowani i przetrzymywani do 28 dni na granicy, jeżeli uda im się w ogóle wejść do tej strefy tranzytowej, ponieważ dziennie w sumie w dwóch tych przejściach granicznych przypuszczanych jest 30 osób. I pierwszeństwo mają oczywiście rodziny z dziećmi, chore osoby, starsze osoby, albo w ogóle dzieci, które przybywają bez żadnej opieki, samotnie, w sensie poniżej 18 lat. Oni stali się widzialni w zeszłym roku, kiedy przyjechali do Budapesztu i wtedy rzeczywiście zaczęli budować tam prowizoryczne namioty schronienia wokół tego ogromnego, tej ogromnej przestrzeni wokół dworca. I pytanie brzmi, dlaczego oni się tam znaleźli, znaczy oni w ogóle tam nie powinni się znaleźć. To była odpowiedzialność władzy, żeby ich nie dopuścić do tego, żeby oni tam przyjechali, żeby przeprowadzić procedurę, o której tutaj opowiadała Tilla. Natomiast oni zostali de facto puszczeni pociągami do Budapesztu. No, często mówi się w Budapeszcie o tym, że nie bez trochę złośliwości, tak żeby władza pokazała ludziom, na czym polega ten problem, żeby ludzie rzeczywiście się zetknęli. Natomiast to, co jest paradoksalne i też pokazuje siłę tej kampanii, która jest prowadzona od ponad roku na Węgrzech, to, że we wrześniu 2015 roku, czyli wtedy, kiedy w Budapeszcie byli ci ludzie, kiedy Węgrzy mieli rzeczywiście taką bezpośrednią styczność z uchodźcami, niechęć do uchodźców była mniejsza niż we wrześniu 2016 roku po intensywnej kampanii w sytuacji, w której nie ma de facto uchodźców na Węgrzech. To są badania Instytutu Publicus, które są paradoksalne, czy pokazują też, w jaki sposób ten temat jest tematem użytecznym dla władz i w jaki sposób władze same go trochę kreują. Czy można powiedzieć, że węgierski rząd ma sytuację pod kontrolą? Bo w Niemczech Niemcy zarzucają niemieckiej kanclerz, że sytuacji nie ma pod kontrolą i tych uchodźców jest coraz więcej i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ale tu, tak jak panowie mówicie, uchodźcy stali się niewidzialni, więc może też problemu nie ma. No ale czy to się w jakiś sposób przyczyniło do tego, że wiemy więcej o kryzysie migracyjnym, że wiemy, jak rozwiązać kryzys migracyjny? Wydaje mi się, że nie. W połowie września węgierski minister spraw zagranicznych przedstawił w ONZ-cie plan, węgierski plan rozwiązania tego kryzysu. Tutaj to jest, zdaje się, sześciopunktowy i tam po pierwsze zamykamy granice, po drugie robimy wielką kampanię odstraszającą
uchodźców od przybywania do Europy. Po trzecie, wycofujemy się z Afryki i Bliskiego Wschodu, nie promujemy tam demokracji, nie interesujemy się, co tam się dzieje. A potem jeszcze premier Orban dodał do tego, że budujemy w Libii wielki obóz dla uchodźców i wysyłamy broń dla Libijczyków. Znaczy, gdyby ten plan został zrealizowany, to co teraz się dzieje, rzeczywiście przemieniłoby się w wielką katastrofę humanitarną, jeszcze większą niż ta, która ma miejsce obecnie. Znaczy, wiedząc, co się dzieje w Libii, że to jest państwo na skraju upadku, że to jest państwo, które de facto jest podzielone na różne strefy wpływów, i tym ludziom wysłać broń i tam zbudować jakąś wyspę dla migrantów. Znaczy, nie chcę używać wielkich słów, no ale to jest katastrofa. Znaczy, Węgry nie mają dzisiaj żadnego pomysłu na to, jak rozwiązać ten konflikt, i takie stawianie Orbana jako alternatywy dla Angeli Merkel. O Merkel można powiedzieć wszystko, że była naiwna, że się nie udało, no ale plan Orbana nie jest żadną alternatywą, w moim przekonaniu. Czy sukces w niedzielnym referendum odniesie partia Fidesz i premier Orban, czy jednak okaże się, że przeciwnicy polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd zwyciężą referendum, czy być może frekwencja będzie zbyt niska, aby referendum uznano za ważne? Dowiemy się w niedzielę wieczorem. Bardzo dziękujemy naszym gościom. Dariusz Kałan, analityk i ekspert do spraw państw Europy Środkowej, oraz Attila Husseinow, fotograf, autor zdjęć, autor fotoreportaży z granicy węgiersko-serbskiej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 23.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Polacy muszą wydać coraz więcej pieniędzy na zakup mieszkania. Nie chodzi o samą cenę nieruchomości, ale o sumę wszystkich opłat związanych z transakcją. Raport w tej sprawie opracował Lions Bank. O szczegółach Aleksander Przoniak. Z opracowania wynika, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy najbardziej wzrosły koszty kredytów hipotecznych. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek, stoi za tym wprowadzony na początku roku podatek bankowy, który jest w tej chwili przerzucany na klientów. To przede wszystkim podatek bankowy, ale też fakt, że banki mniej chętnie udzielają kredytów hipotecznych. Z raportu wynika, że w ciągu ostatniego roku koszty kredytów wzrosły o prawie 6,5%. Ekspert zwraca także uwagę na inne koszty, które musi ponieść osoba kupująca mieszkanie. Musimy zapłacić za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za usługi notariusza, opłatę za usługi pośrednika, opłaty wnoszone w sądzie wieczystoksięgowym. Koszty zakupu nieruchomości wyraźnie spadły w połowie 2014 roku, jednak od 18 miesięcy systematycznie rosną. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będzie kolejna transza pomocy dla producentów mleka. Wsparcie jest możliwe dzięki środkom z Komisji Europejskiej na zmniejszenie produkcji. To efekt niedawnych trwałych spadków cen skupu mleka i artykułów mleczarskich w krajach Unii Europejskiej. Karolina Dziewulska-Siwek z Agencji Rynku Rolnego tłumaczy, że dodatkowe wsparcie jest możliwe, gdyż po rozdzieleniu pierwszej transzy pomocy została jeszcze część środków. Pozostałe będzie trzeba jednak podzielić na wszystkie kraje członkowskie.
pierwszym rozdaniu ze 150 milionów euro państwa członkowskie złożyły zapotrzebowanie na 99%, czyli na drugi okres redukcji pozostał tylko 1%, co jest równoważne 1,5 miliona euro, co stanowi prawie 11 milionów kilogramów mleka podlegającemu ograniczeniu. Zainteresowani producenci mogą składać wnioski do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego do 12 października. Najstarsza polska uczelnia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zainauguruje jutro swój 653 rok akademicki. Zgodnie z tradycją uroczystości poprzedzi msza w kolegiacie świętej Anny i pochód profesorów. Uczestnicy ubrani w togi w kolorach symbolizujących 15 wydziałów Uniwersytetu Uczelni przejdą ulicami Krakowa. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Ceremonia powitania, kurtuazyjna wizyta u prezydenta, spotkania z przedstawicielami władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego oraz z prawosławnym katolikosem, patriarchą całej Gruzji, Eliaszem II, a także wizyta w kościele katolickim obrządku chaldejskiego w Tbilisi złożyły się na pierwszy dzień wizyty apostolskiej papieża Franciszka w Gruzji. Przebiega ona pod hasłem Pokój Wam. Podczas spotkania z przedstawicielami władz papież przypomniał, że Gruzja była miejscem spotkań i życiodajnej wymiany między kulturami i cywilizacjami i znalazła w chrześcijaństwie, począwszy od przepowiadania świętej Nino na początku IV wieku, swoją najgłębszą tożsamość i pewny fundament swych wartości. Franciszek przypomniał, że przed 25 laty Gruzja ogłosiła niepodległość. Życzył krajowi, aby droga pokoju i rozwoju była kontynuowana z solidarnym zaangażowaniem wszystkich warstw społeczeństwa. Papież zaznaczył przy tym, że warunkiem wstępnym, autentycznego i trwałego postępu jest pokojowe współistnienie między wszystkimi narodami i państwami regionu. Podczas spotkania z patriarchą Eliaszem II papież podkreślił, że wobec świata spragnionego miłosierdzia, jedności i pokoju Bóg wzywa oba kościoły, katolicki i prawosławny, aby łączące je więzi otrzymały nowy impuls i odnowiony zapał. Papież za przykład dał braterskie relacje między apostołami Andrzejem i Piotrem, na których powinny być budowane stosunki między kościołem katolickim i gruzińskim kościołem prawosławnym. Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo czy zawiść, wzywają organizatorzy Wielkiej Pokuty, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze. W całodniowym wydarzeniu weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. Rekolekcje podczas wydarzenia poprowadzi brazylijski misjonarz ojciec Antonello Cadedu. Jak przekonuje jeden z inicjatorów akcji, dokumentalista Maciej Bodasiński, Wielka Pokuta wyrasta z przekonania, że sytuacja, w jakiej znalazła się Polska, jest bardzo trudna. Polacy są bardzo podzieleni, coraz trudniej nam ze sobą rozmawiać. Jako odpowiedź proponowana jest wielka pokuta i modlitewne zaangażowanie. Wydarzenie odbędzie się 15 października na Błoniach Jasnogórskich. Rozpocznie się o godzinie 11, a zakończy apelem jasnogórskim o godzinie 21. Spodziewany jest udział tysięcy Polaków reprezentujących różne stany i środowiska społeczne. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Brussels. Sofia. Madryt. Brussels. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska. W studiu Polskiego Radia 24 Joachim Ciecierski oraz Katarzyna Kornet. I nasz kolejny temat, wywołująca wiele kontrowersji, dla jednych będąca globalnym zagrożeniem, dla innych ogromną szansą, umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Mowa o umowie CETA. Polscy europosłowie zarówno z partii rządzącej, jak i z opozycji mówią przede wszystkim o korzyściach z nią związanych. Wyrażają też jednak obawy. Na pytanie, czy to porozumienie jest szansą czy zagrożeniem, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk odpowiada następująco. Po pierwsze, to są obawy związane z tą żywnością genetycznie modyfikowaną. No niestety Ameryka ma to do siebie, Ameryka Północna, że ta żywność jest zjawiskiem dosyć powszechnym w Europie. Natomiast mamy określone
normy, które powodują, że ta żywność na rynek nie trafia i no, istnieje powszechna obawa, że jeżeli zrobimy taką furtkę, to ta żywność rzeczywiście będzie wpływała, zwłaszcza, że będzie kłopot z jej oznakowaniem takim bardzo wyraźnym. I druga to ta sprawa rozstrzygania sporów. Rzeczywiście jest coś na rzeczy, że no, wielkie firmy już w tej chwili bardzo często mają przewagę nad państwami, a jeżeli okaże się, że to ma rozstrzygać prywatny arbitraż międzynarodowy, no to bardzo często państwa mogą być zwyczajnie pod presją tego wielkiego kapitału. To jest zjawisko niesłychanie groźne i ponieważ ta rzecz jest no, szalenie niejasna, więc te obawy niewątpliwie potęguje. Europoseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest przekonany o korzyściach płynących z umowy, choć uważa, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak po wejściu w życie porozumienia zareaguje unijny rynek. Wszystkie dotychczasowe informacje, które do nas docierały, wskazywały na to, że z jednej strony poszerzenie rynku, przecież jest to na zasadzie wzajemności, ale z drugiej strony też, że są ex definicione przyjęte właśnie w tej umowie rozstrzygnięcia, które mają zabezpieczyć standardy związane z bezpieczeństwem żywności na kontynencie i oczywiście również z pewną konkurencyjnością, która ma się objawiać między innymi pewnymi kontyngentami, jeżeli chodzi o import. Ale jest tak, jak wszystko, wymaga to dogłębnego przeglądu. To, co jest interesujące, to ta decyzja podjęta ostatnio, że umowa ma, że tak powiem, wystartować, na co zgodziła się Polska, a dopiero później ma być prowadzony proces ratyfikacji. Tutaj ze względu na drogę ratyfikacji, która została wybrana, w której to państwa członkowskie i również Parlament Europejski biorą udział w procesie ratyfikacji, no myślę, że szkoda, że w Polsce uprzednio rząd nie poinformował parlamentu, tym bardziej, że podkreśla, że tak powiem, wagę parlamentów narodowych w tym procesie, o tym, jakie zamierza zająć stanowisko. Natomiast wyraźnie odczytuję, że strona polska poparła tę umowę, co wcale nie oznacza, że mówię o tym krytycznie, tylko mówię jak gdyby o samym procesie. Globalne zagrożenie czy globalna szansa, kontrowersje związane z umową CETA. O tym dziś porozmawiamy w Panoramie Europejskiej z naszymi gośćmi. W studiu w Warszawie Maria Świetlik z akcji Demokracja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W studiu w Brukseli Wojciech Talko z Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu Komisji Europejskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. A w studiu w Katowicach poseł Prawa i Sprawiedliwości Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. To może zacznijmy od pierwszego aspektu, od wpływu CETA na europejski rynek żywności. Czy ta umowa stanowi zagrożenie dla zdrowia Europejczyków? Oczywiście, że tak. I tutaj chciałabym może przedstawić panom i również mam nadzieję słuchają nas europosłowie kilka faktów, bo jak widzę, rzeczywiście mamy taki duży poziom dezinformacji i braku informacji. W tych umowach, zarówno w CETA, jak i TTIP-a, nie ma żadnej gwarancji tego, że nasze standardy nie zostaną obniżone. Wręcz przeciwnie, wprowadzają one dwa mechanizmy, które już wykazały, że prowadzą do obniżenia standardów bezpieczeństwa żywności czy ochrony środowiska, czy dotyczą też innych aspektów, takich jak kwestie prawa pracownicze. Ten mechanizm to jest wspomniany właśnie arbitraż i mamy wiele przykładów spraw takich, kiedy państwa na przykład zakazywały stosowanie jakichś pestycydów czy innych chemikaliów ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia czy środowiska, a firmy produkujące je pozywały państwa, wygrywały, dostawały odszkodowania, czasem również doprowadzały do tego, że ten zakaz wycofywano. Drugim mechanizmem, który jest zawarty w umowie CETA, no i przypuszczamy, że zawarty byłby też w TTIP, jeśli nie padnie ono, to jest mechanizm współpracy regulacyjnej, który jeszcze przed podjęciem regulacji daje prawo wielkiemu biznesowi do opiniowania, czy sprawa właśnie zagrozi interesowi inwestorów zagranicznych. To jest niezwykle istotne, żeby zrozumieć, że oba te mechanizmy opierają się na jednym założeniu, że prymatem jest interes inwestorów zagranicznych. Inne kwestie nie będą rozpatrywane, bo nie ma tego w samym pomyśle tych mechanizmów. To jest podstawowe założenie. Druga kwestia to są ułatwienia dla importu do Europy tej żywności i problem z tym, jakie będą narzędzia kontroli, co faktycznie ta żywność zawiera. Też widzimy, że obie umowy prowadzą do obniżenia tych mechanizmów egzekucji norm. Bo cóż z tego, że mamy normę, która mówi nam na przykład, że nie można sprowadzać jabłek GMO, jeśli nie jesteśmy w stanie tego na granicy weryfikować. Znaczy ja chciałbym może, bo tutaj zostały wspomniane
nie fakty, tylko w sumie oskarżenia pani Świetlik wspomniała, które są wyrażane, czy obawy. I myśmy się bardzo wsłuchali w te zastrzeżenia, które wyraża społeczeństwo obywatelskie, bo mieliśmy mnóstwo spotkań, ale o co chodzi w umowach handlowych? Tak? Umowa handlowa jest, czy ta z Kanadą, jest negocjowana dla trzech głównych powodów. Pierwsze to jest oczywiście zrównanie szans firm europejskich z firmami kanadyjskimi w Kanadzie i odwrotnie, tak? Czyli stworzenie możliwości operowania na kanadyjskim rynku. Tam są firmy polskie już obecne, ale to jest pierwszy powód, tak? Umowy handlowe są po to, żeby ułatwiać sprzedaż i kupno. To nie jest zaskoczenie, że oczywiście firmy z tego korzystają, firmy zatrudniają pracowników, nie wszyscy możemy pracować w administracji czy w organizacjach pozarządowych. Drugim korzyścią jest to, że produkty importowane z Kanady staną się tańsze, bo zlikwidujemy cła, czyli podatki na te produkty. I to konsument będzie decydował, czy chce sobie kupić kanadyjski produkt, czy nie, jeśli spojrzymy na to, co jest importowane z Kanady do Polski, to nie jest żywność, to nie jest główny element, tylko maszyny, elektronika, tak? No a trzeci bardzo ważny argument, o którym się nie wspomniano jeszcze, to jest możliwość czy chęć przez Europę kształtowania globalizacji. Globalizacja to jest wartka rzeka, która płynie i faktycznie niesie ze sobą zagrożenia, o których na przykład wspomniała pani Świetlik. Ale umowy handlowe to jest jeden ze sposobów próby regulacji tego w taki sposób, jaki Europa i kraje członkowskie europejskie, w tym Polska, czułyby się bezpiecznie. Tak? I dlatego jak się otworzy tekst CETA, on ma 1500 stron, 500, czyli 1/3 tej umowy, to są wyjątki i wyłączenia. Tak? Więc to nie jest taka umowa, która otwiera jakieś furtki do GMO, wręcz przeciwnie, te furtki są zamknięte, tak? Jest proces legislacyjny, który nie zostanie podważony. Więc jeśli chodzi o jakość żywności czy o sprawdzenie żywności, no przecież dzisiaj jak się wejdzie do jakiegokolwiek polskiego supermarketu, mamy kiwi, mamy banany, przecież one nie rosną w Polsce. Mamy umowę weterynaryjną z Kanadą, która ma chyba ponad 10 lat i nic w niej nie zmienialiśmy. Ona działa dzisiaj dobrze, nikt nie zgłasza zastrzeżeń i po prostu włączyliśmy ją do CETA. Więc w tych warunkach, w tej umowie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o jakość kontroli. Jeśli chodzi o oznaczenia GMO, są bardzo wyraźne regulacje w Unii. Jeśli ma 0,9% dany produkt, więcej niż 0,9% produktu GMO, musi być oznakowany i żadna umowa handlowa Unii Europejskiej tego nie zmieni. Panie pośle, czy faktycznie powinniśmy się obawiać, że te standardy mogą zostać obniżone? Ja może zacznę od tego, że Polska w ostatnim rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego zajęła historycznie najwyższe miejsce, 36. Nasza gospodarka ma się bardzo dobrze, w tym eksport stanowi bardzo ważną część tej gospodarki. Po raz pierwszy mamy przecież do czynienia z dodatnim bilansem handlowym Polski od początku transformacji. Mówiąc o CETA, chciałbym przede wszystkim na początek podkreślić jedną rzecz, bo myślę, że to nie funkcjonuje w świadomości publicznej. Mianowicie negocjacje zakończyły się już w 2014 roku. Nasz rząd, Beaty Szydło, nie miał możliwości wpływania na negocjatorów. Taką możliwość miał rząd PSL-PO. I ja teraz zupełnie nie rozumiem pana ministra Sawickiego, który na różnych komisjach mówi, odrzuca tą umowę, natomiast mógł przecież wpływać, mając swój rząd wtedy. Jeżeli chodzi o standardy, to ja tutaj z pewną obawą też podchodzę o tyle, że w Kanadzie funkcjonuje w ogóle zupełnie inne podejście. My w Europie badamy produkty zasadniczo przed ich wpuszczeniem na rynek i oceniamy je z punktu widzenia bezpieczeństwa dla konsumentów i z wielu innych przyczyn. Natomiast w Kanadzie to jest post factum. Mam nadzieję, te zapewnienia usłyszeliśmy także na połączonej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji do Spraw Rolnictwa od pana Jerzego Plewy, który jest dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej w Komisji Europejskiej właśnie do spraw rolnictwa, że mianowicie wszystkie mechanizmy prawne w tej umowie zostały zabezpieczone, żeby produkty kanadyjskie musiały stosować normy i standardy europejskie. My mamy bardzo dużą nadwyżkę w tej chwili w handlu z Kanadą. Generalnie Kanada nie jest dla nas
bardzo ważnym partnerem, chociaż jest istotnym, ale nie tak ważnym jak partnerzy europejscy, ale mamy nadwyżkę w postaci kilku miliardów złotych i myślę, że jeżeli dojdzie do wprowadzenia umowy CETA, to ta nadwyżka, sądzę, że jest szansa, żeby ona się jeszcze zwiększyła. Natomiast chcę powiedzieć też bardzo ważną rzecz, że nasz rząd od początku zabiegał o to, żeby uznać tą umowę jako umowę mieszaną, bo niewątpliwie ta umowa nie dotyczy tylko liberalizacji handlu. Polityka handlowa jest wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej, ale ta umowa dotyczy także między innymi zamówień publicznych, uznawania kwalifikacji zawodowych, wzajemnego uznawania i szeregu innych kwestii. Mieszany charakter umowy powoduje, że będzie ona ratyfikowana przez nasz parlament. Pani Maria Świetlik kiwa głową. Tak, będzie ratyfikowana przez parlament kilka lat po wejściu. No nie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie dla obywateli i obywatelek. Chciałam się odnieść jeszcze do tej, no bardzo mi się to spodobało, że pan Talko powiedział, że ta żywność, która teraz będzie do nas importowana, będzie tańsza i rzeczywiście tak będzie i to jest bardzo poważne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i nic dziwnego, że organizacje rolnicze są zaskoczone tym, że ministerstwo rozwoju podejmuje takie decyzje poparcia tej umowy wbrew temu, co Ministerstwo Rolnictwa od miesięcy powtarza rolnikom, to znaczy, że to są umowy, które im realnie zagrażają. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że mamy bardzo konkretne dane dotyczące tego, jak ta umowa wpłynie na sytuację pracowników i pracownic, którzy jednocześnie są konsumentami i teraz zobaczmy, czy oni faktycznie będą mogli nadal wybierać i kupować tą droższą lokalną żywność. No otóż wiemy, że ta umowa przynosi spadek miejsc pracy o 200 tysięcy w Unii Europejskiej i redukcję płac od 300 do 1300 euro rocznie. To, że państwo zatrudnieni w administracji sobie poradzą, nie wątpię. Natomiast pytanie jest takie, co się stanie z rolnikami, którzy nie będą w stanie konkurować z tą tańszą produkcją i co się stanie z konsumentami, których nie stać na już dzisiaj tak na drogą, tak zwaną zdrową żywność. Znowu zwracam się do pana Wojciecha Talko z Komisji Europejskiej. Jaka jest przyszłość małych gospodarstw rolnych w Unii? Ja najpierw chciałbym poprosić panią Świetlik o może przesłanie tego studia, tej analizy ekonomicznej, bo światowi ekonomiści się głowią, jak zanalizować impact umów handlowych i żaden z nich nie znalazł jeszcze sposobu, żeby oszacować efekty zatrudnienia. A jednak komisja podaje takie dane. Nie, komisja nigdy nie podała wpływu na efekty zatrudnienia. No, chyba pan jest żartuje. To zbyt skomplikowane. Chyba nie, pan żartuje. No, ja słyszałam, 3 miliony mają przybyć. Ale są świetne modele ONZ-owskie, jest raport przygotowany w oparciu o ten model ONZ-owski, bardzo chętnie się podzielę. Zwolennicy umowy CETA argumentują, że przyczyni się ona do otworzenia miejsc pracy w Europie. No właśnie. Panie Wojciechu. Tak, bo to jest, ja podam firmę, znaczy jeśli chodzi o rolnictwo, tak, to spójrzmy znowu na statystyki. W ostatnim roku eksport żywności i produktów rolnych z Polski do Kanady zwiększył się o 30%. 30%, tak? Jest taka firma, która zatrudnia 200 osób w dniu dzisiejszym, eksportuje owoce i warzywa z Polski do 25 krajów i myśmy rozmawiali z tą firmą. Oni chcieliby wejść do Kanady i liczą na CETę, bo te trudności biurokratyczne, jakie mają obecnie polskie firmy, nie pozwalają im podbić Kanady. Powiedział im pan, że wszystkie dane wskazują na to, że eksport ze Stanów i z Kanady wzrośnie znacznie bardziej niż eksport z Unii Europejskiej i że eksport wewnętrzny Polski do Unii Europejskiej spadnie. W przypadku obu mów. Prawda jest taka, że polski rynek jest duży, tak, mamy 40 milionów ludzi, ale to nie jest rynek wystarczający, żeby wszystko, co produkujemy, mogło było być spożyte przez Polaków. Przecież był olbrzymi problem. To tym bardziej potrzeba nam więcej żywności z oceanu. Był problem przy sankcjach. Przy sankcjach z Rosją, dokładnie tak. I wtedy okazało się, jakie są problemy, żeby przerzucić, tak, w cudzysłowie, ten eksport ze wschodu na zachód, tak, że na przykład jeśli chcielibyśmy eksportować do Kanady czy do Stanów, tą nadwyżkę, którą mamy, bo Rosja nie chciała kupować naszych produktów spożywczych, to nie jest tak łatwo. My rozmawiamy z firmami, rozmawiamy też z związkami zawodowymi i firmy oczekują na możliwość otwarcia rynków za granicą, tak, i
Ja rozumiem, jeśli pani chce kupować produkty lokalne, przecież każdy może to zrobić. To nie jest tak, że przecież już dzisiaj można kupić w Polsce produkty, bodajże my mamy umowy handlowe ze 160 krajami, tak? Czy to są na Światowej Organizacji Handlu, czy bilateralne. I jeśli taki czarny scenariusz, o którym pani mówi, miałby się sprawdzić, to już by się sprawdził, bo europejska gospodarka... Tak, 30% wzrostu, nadwyżka eksportowa rolnictwa. Rolnicy, ja nie wiem, statystycznie, tak, są dużo, wyglądają dużo lepiej niż 10 lat temu. Proszę państwa? I nie wiem, czy pan poseł tutaj mógłby rzucić trochę światła, bo myślę, że ma dużo więcej kontaktu z rolnikami czy z biznesem niż ja tutaj z Brukseli. W 90-tych latach wprowadzaliśmy umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, wtedy jeszcze jako kraj stowarzyszony i potem po roku 2000. I rzeczywiście było wtedy również bardzo wiele obaw. Początki nie były dobre, mimo że cła były szybciej zerowane po stronie unijnej, bo bilans mieliśmy ujemny w handlu z krajami zachodnimi, ale potem było coraz lepiej. Dzisiaj mamy znaczącą nadwyżkę i jesteśmy bardzo poważnym eksporterem produktów rolnych. Trudno powiedzieć, jaki będzie ostateczny efekt także w zakresie rolnictwa, bo sądzę, że jeżeli chodzi o produkty mleczne, to rynek kanadyjski może być sporą dla nas szansą. Jeśli chodzi o wołowinę, wieprzowinę, no tu może być znacznie gorzej, dlatego są też kontyngenty w umowie w tym zakresie. I jeszcze tylko dodam jedną bardzo ważną rzecz, że patrzmy na tą umowę również w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju. Bardzo ścisłe, bo to nie jest tylko umowa liberalizacji handlu. Ona przypomina swoją treścią Europejską Wspólnotę Gospodarczą, traktat w latach 60., no bo wychodzi bardzo mocno poza tylko wymianę towarową. Ściślejsze nasze więzi z Kanadą, z naszym sojusznikiem w ramach NATO też są bardzo ważne. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że nasz rząd absolutnie nie lekceważy zagrożeń związanych z tą umową, tylko podkreślam, my dzisiaj możemy ją albo przyjąć, albo odrzucić, a polityka handlowa w tej części handlowej, jeśli chodzi o tą umowę, jest całkowicie wyłączną kompetencją Unii i to zostało postanowione już wiele lat temu, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, więc nie mówmy, że teraz rząd może wszystko zrobić z tą umową. Ale co to zgodnie z planem ma zostać podpisana 27 października podczas szczytu Unia Europejska-Kanada w Brukseli, wcześniej, bo już 12 października ma zostać przyjęta deklaracja, no i czeka nas tymczasowe stosowanie umowy. Co oznacza tymczasowość? Może jeszcze powiedzmy, że co jeszcze w międzyczasie się wydarzy, bo to żeby państwo dobrze rozumieli ten proces. 12 ma być przyjęta deklaracja i tu na przykład to jest duże pole do popisu dla polskiego rządu, ponieważ ta deklaracja ma być wiążąca i może wyłączyć ogromne obszary umowy, te wszystkie zagrożenia, o których mówimy. Jest jeszcze szansa, żeby właśnie rząd PiSu w tej chwili wykazał się działaniem. Po drugie, 18 października ma się odbyć spotkanie Rady Unii Europejskiej, gdzie minister Waszczykowski będzie oficjalnie w imieniu Polski właśnie przyjmował albo odrzucał tę umowę. Jeszcze mamy szansę, a to 27 to już będzie podpisywała komisja. Ale chciałam też powiedzieć, że w związku z tym 15 października organizujemy demonstrację w Warszawie, dlatego że nie zgadzamy się zdecydowanie ani na to tymczasowe wprowadzenie ponad naszymi głowami, bo te parę lat, które może trwać do ratyfikacji, jest wystarczające, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. Tylko że pani Maria Świetlik mówiła, że to będzie zatwierdzone ponad głowami społeczeństwa, a przecież też wspomniała, że to przez rządy, wybrane demokratyczne rządy będą głosowały nad tą umową. Później posłowie, europosłowie Parlamentu Europejskiego, także demokratycznie wybrani, będą głosowali nad tą umową i dopiero później ewentualnie może się pojawić tak zwane tymczasowe stosowanie, tak? Bo jak nazwijmy, to są jak gdyby dwie ścieżki, podwójna ścieżka ratyfikacji. Jedna to jest ta, nazwijmy to na poziomie unijnym, tak? Czyli gdzie wszyscy przedstawiciele krajów i Parlament Europejski ratyfikują i tymczasowe stosowanie byłoby zastosowane tylko do tej części umowy, gdzie
obejmuje to wyłączne kompetencje Unii Europejskiej. Czyli ta część, która jest wyłącznie kompetencją Unii, byłaby tymczasowo stosowana, a ta część, która obejmuje również kompetencje krajów członkowskich, nie byłaby tymczasowo stosowana i czekalibyśmy na ratyfikację przez parlamenty narodowe. Tak więc tak to polega. O tym jeszcze dyskutują kraje członkowskie z Komisją. Przy okazji warto powiedzieć jeszcze, że bo tutaj padło ze strony pani Świetlik mowa o tym, że jakieś interesy bogatych. Akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości jedynym właściwie wyznacznikiem się kieruje, a to jest interes Polek i Polaków. I dlatego też stanowisko rządu jest cały czas opracowywane, no bo my nie uczestniczyliśmy wtedy, kiedy ta umowa była negocjowana i także potem jeszcze był rok na to, żeby analizy prowadzić i rząd Platformy PSL tego nie robił, a my mamy bardzo w sumie mało czasu, ale też bardzo poważnie traktujemy wszystkie sygnały, które płyną ze strony także rolników w Polsce. Stąd też no myślę, że nasz interes będzie zabezpieczony na tyle, na ile to możliwe, bo powtarzam, dzisiaj my nie możemy sobie wybierać, nie możemy wrócić do stołu negocjacyjnego, albo w całości przyjąć, albo odrzucić. I dlatego też to jest takie skomplikowane i to nie mieliśmy na ten kształt wpływu. Ja w tej chwili nie silę się, żeby odpowiedzieć, jak to będzie wszystko wyglądać, ponieważ no, rząd ma wszelkie instrumenty ku temu, żeby podjąć najwłaściwszą decyzję po dogłębnych jeszcze analizach, które nawet jeśli teraz trwają, no to też dobrze, no posłuchamy głosu wszystkich, którzy się zwracają. Kończąc, pytanie jeszcze do pana Wojciecha Talko z Komisji Europejskiej. Wyobraźmy sobie scenariusz, że nie dochodzi do podpisania umowy o wolnym handlu. Co traci Unia Europejska? Znaczy przede wszystkim no nie chciałbym spekulować na temat takich scenariuszy, bo na razie wszystko przebiega w drugim stronę. Tak? Natomiast zyskalibyśmy w Kanadzie dużo lepszy dostęp do rynku kanadyjskiego niż mają na przykład firmy amerykańskie dzisiaj. No co jest niesamowitym osiągnięciem, tak? Bo oni przecież są po sąsiedzku. I stracilibyśmy doskonałą okazję, żeby z krajem przyjaznym, który jest bardzo podobny do naszego, tak? Bo przecież, znaczy do Europy nawet całej, tak? Bo jest to kraj demokratyczny. Z poszanowaniem praw człowieka, z poszanowaniem czy związków zawodowych, czy prawa do strajku i tak dalej, i tak dalej. Stracilibyśmy doskonałą okazję, żeby spróbować wpłynąć na kształt światowej globalizacji z partnerem, który myśli w wielu względach bardzo podobnie do nas. I już pomijam straty, które miałyby być dla firm, tak? Ale myślę, że to jest bardzo istotne. Tak? Jeśli nie z Kanadą, to z kim mamy robić interesy, skoro ten kraj naprawdę tak dużo się od nas nie różni. Tak? A jak będziemy negocjować z Azją, gdzie będzie wzrost gospodarczy, gdzie będziemy chcieli sprzedawać swoje produkty w najbliższej przyszłości, taka umowa po prostu zwiększy nas mięsień. Pan o tym wie, że negocjujemy takie same porozumienia z Azją. No, umowa z Kanadą pomoże nam wynegocjować lepsze porozumienia. Kanadyjczycy też są jej przeciwni. Jesteśmy za tym, żeby trwała wymiana handlowa, ale nie poprzez strefy wolnego handlu, bo one obniżają ochronę praw człowieka, praw pracowniczych i ochronę środowiska. I Kanadyjczycy mówią dokładnie to samo. Umowa CETA budzi i będzie budzić emocje. Bardzo dziękujemy za rozmowę. W studio w Warszawie była z nami pani Maria Świetlik z akcji Demokracja. W studio w Brukseli Wojciech Talko z Dyrekcji Generalnej do Spraw Handlu Komisji Europejskiej, a w studio w Katowicach poseł Prawa i Sprawiedliwości Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii. Dziękujemy bardzo za udział w audycji. Państwu również bardzo dziękujemy za ostatnią godzinę. Katarzyna Kornet i Joachim Dziecierski. Całą minutę północ i wiadomości w Polskim Radiu 24. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Mateusz Drozda, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Społeczeństwo obywatelskie, reaktywacja. To program, który ma trafiać do ludzi, jednocząc ich serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie. Wstań i podaj innym rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. Maciej Wróżniakiewicz. Autopromocja. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam.
Posłowie PiS złożyli w Sejmie ustawę o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zapisy zakazują m.in. aktywności politycznej po przejściu w stan spoczynku i nakazują publikowanie oświadczeń majątkowych. Bartłomiej Wróblewski przekonuje, że ustawa rozwiąże część problemów, które są przedmiotem sporu o Trybunał. W ostatnich miesiącach jest on szczególnie podgrzewany przez prezesa Trybunału, pana profesora Rzeplińskiego. Innego zdania jest Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość próbuje po raz kolejny rozpętać wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Kolejna salwa wymierzona w stronę Trybunału Konstytucyjnego, w stronę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakuba Kulesza z klubu Kukiz 15 zaniepokoił zapis o automatycznym przechodzeniu sędziego w stan spoczynku po 70. Tak się składa, że wśród obecnych sędziów jest czterech takich, którzy podpadają pod ten paragraf. Stan spoczynku może jednak otworzyć przed sędzią nowe perspektywy, wyjaśnia poseł Wróblewski. Oni mogą zrzec się przecież tego statusu, zostać członkami partii politycznych i prowadzić aktywną działalność polityczną, gospodarczą czy inną. Projekt powstał w oparciu o rekomendacje Komisji Ekspertów powołanej przez Marszałka Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zwiększenie publicznych wydatków na ochronę zdrowia do minimum 6% PKB. Dodatkowe nakłady na profilaktykę, edukację i refundację leków oraz prowadzenie opieki koordynowanej to tylko niektóre z postulatów dyskutowanych podczas pierwszego Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Debaty ekspertów zakończyły się przekazaniem ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi księgi rekomendacji. Wiceszef pracodawców RP Andrzej Mądrala powiedział, że księga zawiera ponad 80 propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Liczymy po pierwsze na to, że pan minister bardzo skrzętnie zapozna się z tym, a później jesteśmy przekonani, że będziemy mieli możliwość te sprawy jeszcze dalej dyskutować. Tą księgę, dowód pracy ponad setki osób z wielką radością przekazuję panu ministrowi. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział, że zapozna się z propozycjami. Podkreślił, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły. Odniósł się też m.in. do kwestii komercjalizacji szpitali. Nie ma w Polsce dobrego dowodu, że spółki, te tylko skomercjalizowane i te sprywatyzowane, lepiej działają niż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nikt tego nigdzie nie udowodnił. Nowych regulacji dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji szpitali publicznych, no sorry, nie będzie tego. Właśnie zrobiliśmy coś odwrotnego i będę się na razie tego trzymał. W ciągu 2 dni kongresu odbyło się 16 warsztatów tematycznych dotyczących m.in. dostosowania oferty szpitali do potrzeb pacjentów, roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej, inwestycji w zdrowie, opieki koordynowanej i nowoczesnej medycyny pracy. Jest zgoda Unii Europejskiej na szybką ratyfikację ubiegłorocznej umowy klimatycznej z Paryża. Zielone światło dali unijni ministrowie środowiska na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli. Szef polskiego resortu Jan Szyszko zapewniał, że interesy naszego kraju zostały zagwarantowane. O szczegółach Beata Płomecka. Minister środowiska powiedział, że Polska nie rezygnuje z węgla, a w realizacji polityki klimatycznej będzie miała swobodę, bo uwzględniona została specyfika każdego kraju. Jan Szyszko przyznał, że Polska musi zamykać przestarzałe bloki energetyczne oparte na węglu, ale po to, żeby budować nowe, bardziej efektywne i mniej emisyjne. A węgiel kamienny musi być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, co najmniej jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Zgoda ministrów środowiska oznacza, że w najbliższy wtorek Unia Europejska będzie mogła ogłosić, że jako całość ratyfikacja umowę, bo wtedy akceptację ma także dać Parlament Europejski. Tak mówił komisarz do spraw polityki klimatycznej Arias Caete. To jest historyczny dzień. Unia Europejska wywiązuje się ze swych zobowiązań. Ze względów wizerunkowych Unii zależało na szybkiej ścieżce ratyfikacji, bo wcześniej umowę ratyfikowali najwięksi emitenci USA i Chiny, a w listopadzie w Maroku kolejny szczyt klimatyczny. Do tego czasu 28 unijnych krajów nie byłoby w stanie przeprowadzić całej procedury. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież w Gruzji buduje mosty i mówi o pokoju. Tak komentowany jest pierwszy dzień wizyty Franciszka w tym kaukaskim kraju. Ojciec Święty przyleciał do Tbilisi wczesnym popołudniem. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski.
Gruzińskie media podkreślają, że już sam fakt, iż papieża Franciszka witał patriarcha, wskazują na wagę, jaką gruzińska cerkiew przykłada do tej wizyty. Dał temu m.in. wyraz prezydent Mark Welaszwili, mówiąc, że od momentu odzyskania niepodległości po dzień dzisiejszy Gruzja czuje mocne wsparcie Watykanu. W ocenie pracującego w Tbilisi księdza Witolda Szulczyńskiego radość z powodu papieskiej wizyty widać na ulicach gruzińskiej stolicy. Miasto jest udekorowane, cała droga od lotniska do centrum miasta i całe centrum flagami gruzińskimi i watykańskimi. I to robi wrażenie, bo tych flag jest tysiące. Ksiądz Szulczyński, który rozmawiał na temat wizyty papieża Franciszka z patriarchą Eliaszem, potwierdza, że gruzińska cerkiew prawosławna jest zainteresowana jak najlepszymi kontaktami z Kościołem katolickim. To jest dla mnie naprawdę duże wydarzenie i myśli, ufa, wierzy w to, że to będzie korzystnie dla obu kościołów. Mówił o tym i sam patriarcha, przypominając, że założyciel gruzińskiej cerkwi Andrzej Apostoł był rodzonym bratem świętego Piotra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie, lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu oraz na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu do 22 w centrum i 23-24 na południu. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko na południu kraju i nad morzem, okresami umiarkowany. W rejonie Sudetów porywisty, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po północy w Polskim Radiu 24. Jak co tydzień o tej porze zapraszam Państwa na audycję SOR, czyli Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja. Witam Państwa w kolejną północ.